Okay, w tym momencie mam poziom 8, 19 030 punkcików doświadczenia, punkcików nauki mam 4. Chciałbym sobie tutaj siłę wymaksować do 34, więc już w nią nie będę chciał pakować, ponieważ chciałem zostać magiem. No i w tym odcinku zajmę się zadaniem dla Tekli. Hej, ty! Pokaż mi swoje towary. Co masz do czego No i kupię sobie 50 sztuk szczał. No i 2 kawałki rozgrzanego metalu. No i żeby dla Tekli zadanie zrobić, to muszę się udać do tej Segity. Ona jest tutaj w lesie. Oprócz tego są to jakieś potworki, z którymi sobie powalczę. Są mi potrzebne punkciki doświadczenia. Oczywiście na wszystkie potworki tutaj nie będę szedł, ponieważ nie mam na to zbyt dużo czasu. Tutaj mam ziele lecznicze, roślina lecznicza, no i roślina lecznicza i kolejna roślina lecznicza. Jeszcze jedna roślina lecznicza. Dobra, wziąłem sobie łuk. Ja te tereny sobie jeszcze kiedyś tutaj zbadam. Na razie mnie interesuje tutaj zadanie dla Tekli. W tej kaplicy też kiedyś będę na pewno, tam mam krwiopiców, z którymi się jak najszybciej wezmę i rozprawię. Tylko moja postać jak zawsze nie chce trafić w nich. No i co my tutaj mamy? Żądło kosztuje 25 sztuk złota. Zawiera truciznę, trującą wydzielinę. No i dwie pary skrzydeł. Znaczy jedna para skrzydeł po 20 kosztują. Tu nie ma. No i tu mamy wilczków. Dwie sztuki sobie je też ściągniemy. Tylko mi nabierz tego wilka, tak żebym mógł sobie go ściągnąć. Mięso, dwa kły, no i skóra wilka. Tu mamy ścierwojady. Trzy sztuki. Na polne bestie na razie nie będę się wybierał. Zjem sobie coś, życie sobie troszeczkę wezmę, no i naładuję. Napełnię sobie życie tymi roślinami leczniczymi, bo dzisiaj mi tutaj dodają do życia. Mam ich aż 67 sztuk. To kupę. No, wyciągaj łuk. To mam dwa dziki. Dzisiaj stwora się na razie wbierać nie będę. No i postać jak zawsze ma pecha, nie potrafi dobrze trafić w te potworki. No i kupę szczał, dzięki temu traci. Oprócz tego potworki go tutaj biorą, no i wszyscy atakują. 40 punkcików do doświadczenia. Zbieram żądła, no i skrzydła. Przydam tutaj rośliny lecznicze. Ziele lecznicze, roślina lecznicza. Ja sobie znowu życie troszeczkę podładuję. Chyba nie będę się tutaj alchemią zajmował. Nie będę robił tutaj żadnych mikstur. Może później, jak dotrę do klasztoru magów, no to jeden z magów chyba będzie mnie mógł nawet wytwarzać. Mówiłem wcześniej, na cień stwora się nie będę wybierał na razie. Kupę czasu na niego będę musiał tracić. No i szczał. A jeśli chodzi o szczały, to mam jeszcze 184 sztuki. Co ja tam mam w oddali, oprócz tego niebezpiecznego cienia stwora, krwiopicy? Wilki, polne bestie. Udało mi się je za jednym ciosem wziąć się ściągnąć. Ciekaw jestem, czy przeżyję to. Udało się. Nie były zainteresowane tymi krwiopicami, nie? Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Dobra, pasowałoby się wziąć, no i znowu
czegoś najeść i życie sobie odnowić. Roślina lecznicza. Plus 10 do punktów trafień. Wartość 20. Dzieniastwór sobie tutaj śpi. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam mu. Tutaj mam widoczka nawet 3. Tylko traf? Nie. Mnie od tyłu wziął, no i zaszedł. Ta bestia mnie zaszła od tyłu. Dobra, biorę wszystko, co tam macie pochowane, bo znaczy się. Muszę was oskurować, wyciągnąć wam te kły z paszczy. No i mięsko sobie wziąć i odrąbać. Czy gdzieś widziałem jakąś roślinkę wcześniej? Dobra, pomyliłem się. Co tam mamy za bestię jeszcze w oddali? Wilka kolejnego. I tam mamy warki. Na warki na razie się wybierać nie będę. No ale te roślinki pasowałyby mi sobie wziąć i pozbierać ziele lecznicze. Ziele lecznicze. Czekajcie, bo na mnie wargi będą zaraz się rzucać. Dobra. Nie ma co do nich za blisko podchodzić. Mnie zaraz wezmą mi. Jednym chapnięciem ściągną te mam posąże Ginosa. Srebrny puchar. Skała krystaliczna, no i polna jagoda. A tutaj mam wejście do Segity, która mnie interesuje. I która ma paczkę dla Tekili, czy tam dla Tekli. Ciemny grzyb, no i ciemny grzyb. Sobie podniosę, tutaj mam kolejne dwa ciemne grzybki. Na razie ich jeść nie będę. No i tutaj mam też dwa kufry, które sobie z miłą chęcią wezmę i splądruję. Złamałem wytruch. Prawo, lewo, lewo, prawo. 13 strzał, 10 sztuk złota i 23 bełty do kuszy. No i drugą skrzynię tutaj też mam. Sobie zapiszę. Lewo, 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 prawo, prawo. Kurczę, kolejny wytrych złamałem. Ryba, siarka, no i esencja many. Na razie wytrychów mam. To nie będę żałował. Tutaj na stole alchemicznym razie nic nie będę tworzył. No i porozmawiamy z nią. Nie czujesz się trochę samotna? Gadaj, co masz powiedzieć i spadaj. Jestem zajęta. Bardzo miła jesteś. Kim jesteś? Widzę, żeś o mnie nie słyszał. Nazywają mnie zielarką, szarlatanem w spódnicy. Jednak kiedy poczują się gorzej, od razu przypominają sobie o starej, dobrej Sagicie i jej leczniczych ziołach. To fajnie, co tu porabiasz? Czym się zajmujesz? Mieszkam tu i hoduję zioła, odkąd tylko pamiętam. Las jest moim przyjacielem. Wśród jego darów znajduję wszystko, co jest mi potrzebne. Możesz mnie uzdrowić? Czy mogłabyś mnie uzdrowić? Po to właśnie przyszedłeś, prawda? Daj mi znać, jeżeli będziesz potrzebował pomocy. No spoko, wróć. Co możesz mi zaoferować? Jakie towary masz do zaoferowania? Powiedz, co cię interesuje? Co my tu mamy? Bagienne ziele, biorę. To nie. Ziarna czerwonego pieprzu sobie wezmę. Łodyga bagiennego ziela sobie wezmę. No i paczkę tekili za darmo. To biorę jak za darmo. Tyle. Tekila przysyła mnie po odbiór paczki. Tekla przysyła mnie po odbiór przesyłki. Ach tak, właściwie spodziewałam się jej już kilka dni temu. Oto paczka. Dbaj o nią. Dzięki. Tekla, nie Tekila. Czy mogłabyś przekazać mi swoją wiedzę o zielach, o ziołach? Czy mogłabyś przekazać mi swoją wiedzę o ziołach? Interesujące. Ludzie nieczęsto mnie o to proszą. Chcesz więc zostać moim uczniem? Jeśli tak, będziesz musiał dowieść uczciwości swoich intencji. Od jakiegoś czasu pracuję nad bardzo rzadką miksturą z unikalnych ziół i soków. Jeśli zdobędziesz dla mnie brakujący składnik mikstury, zostanę twoją nauczycielką. Nie ma problemu. Co to za składnik?
To niebywale rzadka roślina. Ziele zwane słonecznym aloesem. Poznasz je po intensywnym zapachu migdałów. Dobra, gdzie mogę znaleźć taki składnik? Gdzie mogę znaleźć ten składnik? Ziele, o którym mówię, można znaleźć tylko tam, gdzie są odpowiednie warunki. Odpowiednie gleby powstają jedynie na bazie odchodów czarnych troli. Dlatego właśnie zdobycie tego składnika jest dla mnie tak trudne. Rozumiesz chyba? Tak, tak, tak. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak się za nim rozejrzeć. Cóż, życzę powodzenia w poszukiwaniach. Dobra, ulecz moje rany jeszcze. Wylecz mnie. Chwileczkę. Moja maść powinna wyleczyć najgorsze z twoich ran. Dobra, bardzo ci dziękuję, moja pani. No i dzięki temu mam dwie paczki tequili, haha, super, skoro jedną mogę sobie rozpakować. Znaleziono trochę ziół. Ciekawy jestem, jakie zioła mi tutaj znalazł. O, moja postać. A dobra, mniejsza o to. Czyli muszę teraz udać się na poszukiwanie czarnego trolla. Tutaj w okolicy był też obóz bandytów. Też się do niego wybiorę. Sobie zapiszę. Najwyższy czas sobie zapisać, tak? Polna bestia, polna bestia. To się do góry idzie. Na razie się tymi polnymi. Kurczę, jest tam szkielet. No, stary, uciekam, uciekam, uciekam. Za blisko do mnie podeszło. Chodź. Jest 80 punkcików doświadczenia. Życie sobie czymś pasowałoby nadrobić. 50 sztuk jeszcze mam tego. Tej roślinki. Później będzie bieda, jak się skończy. Tam miałem wilki jeszcze gdzieś na lewo. No i szkielety. No z tymi szkieletami to nie będzie fajnie ani miło. Namierzał mi krwiopicę, ale udało mi się wilka pokonać. Wiesz tutaj z wilka to co możesz wziąć? Tam są wargi w okolicy, nie chcę ryzykować z tymi wargami. Krwiopiców tutaj też pokonam, sobie pozbieram wszystko co oni mi tutaj mogą dać. Niczego tu nie ma, idę. No jest cacy. Szkielet wojownik. Dobra, na razie tych szkieletów nie będę szedł. Ale kiedyś na pewno się tutaj wybiorę. Zapiszę sobie. Kolejna polna bestia. Mam kolejne dwie. Jeszcze jedna mi została. No i cudem udało mi się ją ściągnąć. Byłoby prawie po mnie. Dobra, 47 jeszcze ziół mi tutaj zostało. 44. Pasowałoby pochodzić i zbierać dokładnie te wszystkie kwiatki w tej grze. Bo jak nie, to będę później piszczał. Ognista pokrzywa, goblinie, gold tutaj są fajnie. Pasowałoby zapamiętać to miejsce. Zapiszę sobie. Tam w oddali mam obóz bandytów. Jest jakiś tam bandyta, nawet dwóch. Jeden od razu ma tam łuk. Czyli będzie nieciekawie. Zapiszę sobie jeszcze raz. Tam mam gobliny szkielety. Czyli ten pan ma łuk. Nawet dwóch tam widzę z łukiem. No nic, zajmę się najpierw tym. Co mam się za drzewem?
Jest niebieski bez. Dwie sztuki. I została mi tutaj ostatnia już lodowa strzała pod szóstką, tak? Teraz dwóch na mnie leci. Ty, no ale uciekaj, 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 bo zaraz tutaj przyjdą, no i będzie nieciekawie. Pasowałbym tutaj jakieś zniesienie znaleźć. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Tam jeszcze jeden bandyta został, kurczę, z tym... z łukiem. Nic, na razie sobie wezmę i życie odnowię jakimiś roślinkami. Mięso kopacza plus 15. Mam jeszcze dwie kule ognia, tak? Mhm. Trzy kule ognia mam. Dobra, niech już stracę. Kula ognia. Jakieś zniesienie by mi tutaj pasowało znaleźć. By tych bandytów sobie wziąć, no i... Nawet tutaj mogę się cofnąć, też nie powinni mi tutaj wleźć w żaden sposób. Tam kolejnego bandyty z łukiem. No i mam na nich szczwany plan. A będzie on taki. Wpakuję się tutaj do nich jak najbliżej. Oni wszyscy mi tutaj miecze wyciągną, żeby mnie z miecza pokonać, a ja się tutaj wpakuję na półeczkę, no i z tej półeczki ich wszystkich pościągam. Są bandyci, oni są nabombardowani wiadomo czym, więc szybko się z nimi uwinę. Sami nawet nie wiedzą, co robią. Nie dość, że są tępi, to jeszcze otępiali. Jeden z bandytów mi gdzieś tutaj uciekł. Gdzieś mi się zawieruszył. No i po bandytach. Bandyta, grog prawdziwego marynarza, chleb, ryba i trzy wytrychy. Nic tu nie ma. To spoko. Dobra, dobra, ja sobie najpierw tych wszystkich bandytów wezmę, no i obszukam. Zobaczę, co mam ciekawego. Łuk, pałasz bandytów, miecz, pałasz bandytów, bandyta, miecz, lagar, 42 sztuki z szczał. Leśna jagoda, złota misa, bromora, 23 sztuki złota. Kolejny bandyta łuk, 49 szczał, napój do życia, 3 piwa, no i srebrny pierścień, niebieski bez. Tam kolejnego bandytę, ser, wytrych, bryłka złota, bakienne ziele, łodyga. No chyba tyle, prawda? Ognista pokrzywa tutaj leży. Niczego tu nie znajdę. Dobra, was już obszukałem. Tu mamy kamienna tablica, pałasz bandytów, srebrny świecznik, smoła, kwarcyt, pałasz bandytów, rec polny, dostawa. Zaraz sobie to wszystko przeczytam. Pałasz bandytów, niebieski bez, chleb, mikstura, woda, szynka, pałasz bandytów, list pożegnany Lucy, spoko. Skóra warga, cieniostwora, wilka, topielca. Nie czytałem, co mi tu dokładnie pisało. Mam te dwie skrzyneczki, które sobie otworzę. Zapiszę sobie tylko grę. Niczego tu nie znajdę. Czyli kufer mi to interesuje. Lewo, prawo, prawo. Esencja leczenia, 10 sztuk złota i 6 szczał. Bardzo łatwy był ten kod. No i tu mam drugi już kufer, a w środku prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Taki jest kod. Ser, smoła, kiepski tasak, 17 sztuk złota. No i tyle, tak? Nic ciekawego już tutaj nie będzie? Chyba nie. Z namiotu wszystko wyciągnąłem, chyba tak, wszystko z namiotu wyciągnąłem. No i teraz jest, mam jeszcze jedno miejsce, do którego chciałem się dostać, na którym wcześniej zauważyłem, że są jakieś przedmiociki.
A żeby się tam dostać, muszę sobie wskoczyć tutaj. Przejść ładnie po kładce. I z niej nie spaść. Kurczę. Bezimienny. Wiem, że to on steruje, no ale też byś troszeczkę mógł współpracować. Choć odrobinkę. Tutaj mam roślinkę. Ognista pokrzywa. Czyli wpakuję się jeszcze raz na to. Nie spadaj mi, nie spadaj mi. Razem sobie zapiszę. No i pasowałby mi skoczyć na tą kładkę i z niej nie spaść. No i tam jest jakiś kościotrup, koło którego leżą jakieś fajne przedmiociki. Kość goblina, łuk i miksturka koloru zielonego. Wiecie co to oznacza? Jeszcze jakiś zwój. Miksturka koloru zielonego, moi panowie, pazury, podnoś te pazury. A miksturka koloru zielonego jest to miksturka do zręczności plus 3, superacko. No i w tym momencie mam zręczności 40. Dobra, zapiszę sobie. No i spadnę na dół, mam nadzieję, że się nie zabiję. Jest cacy. No i co to znaczy, że 10 punkcików jeszcze muszę mieć, żeby mógł używać tego rapiera. Tego nie mogę, no i tego na razie używać nie będę. Tu 7 jeszcze potrzebuje siły, żeby używać tej kuszy. A, tutaj był deszcz ognia, jeśli chodzi o zaklęcie. Bardzo fajne miejsce. Dostawa. Zabrałem ten list bandytom za farmą Sekoba. Sobie go przeczytam. 15 krótkich mieczy, 20 pałaszy, 25 bochenków chleba, 15 butelek wina. To już ostatni raz. Zaczyna robić się za gorąco. Fernando. Czyli Fernando był kolesiem, który sprzedawał broń bandytom. Na ich pałażach też przez cały czas miałem literkę F. No to spoko, mam niezbite dowody i mogę go za to wpakować do więzienia. Czyli już zadanie z handlarzem bronią dla bandytów, no to mam. Wiadomość. Jak chcecie, to sobie przeczytajcie. List kantora do Sary. Kantor w więzieniu siedzi. Sarze tego listu nie podkładałem. Śmierdzącą notatkę, no to też Halvora do więzienia wpakowałem. Lista ziół Konstantina. Dla niego zdań też tutaj robiłem. List pożegnany Lucy. Najdroższy Elwriku, żadne słowa nie odnoszą tego, jak mi przykro. Wiem, że ciężko będzie ci to zrozumieć. Doszłam jednak do wniosku, że lepiej będzie dla nas obaj, jeśli znajdziesz sobie porządniejszą dziewczynę. Udaję się w miejsce, z którego już nie wrócę. Zapomnij o mnie. Nieprzyzwoita dziewczyna jak ja nie zasługuje na takiego dobrego chłopaka. Żegnaj, Lucia. Kurczę, wzruszające to jest. Dobra, listy gończę. To jest mój portret, bardzo przystojny jestem. Ta, co ja gadam. Nie jestem pedałem. Nie jestem przystojny. Kula ognia. No i gdzieś tutaj do góry się wychodziło. Okej. Okay. Tutaj mamy czarne grzyby. Mięso kopacza. Ciemne grzyby, nie czarne grzyby. Sobie to wszystko pozbieram. Odpalę sobie kulę ognia. No i w tym momencie wychodzę w tym oto miejscu. M jak mapka. No i na mapie nawet mam zaznaczone miejsce, w którym jest czarny troll, na którego się właśnie wybieram. Kiedyś zrobię sobie odcinek, w którym będę tutaj eksplorował, chodził po tych wszystkich miejscach, zabijał te wszystkie potworki, zbierał te wszystkie roślinki. A tak na razie to chcę gonić z tym zadaniem do przodu jak najszybciej. Nic tu nie ma. I pozbieram sobie tylko te niezbędne rzeczy po drodze najszybciej, jakie tylko mi się uda. No i udało mi się zaoszczędzić kulę ognia. Jakieś ścierwojady słychać gdzieś w okolicy. No co ja są? No spoko, ale ja w ogóle stoję z punkcikami doświadczenia 21 650. Nic tu nie ma. Jeszcze troszeczkę mi brakuje, żeby wbić poziom pochodnia. Strzała, strzała. Dobra, te strzały wszystkie sobie wezmę i pozbieram, przy tego miałem tam piłkę. Piłę do cięcia, znaczy się. Kolejna strzała.
zardzewiały krótki miecz. Kolejna strzała, pochodnia. Kolejne strzały powbijane w tego kolesia. Sam trup tutaj z niego został. Nawet skórę wzięły i bestie obgryzły. Skórzany mieszek tutaj mam ukryty. Z jednej strony skórzany mieszek mam tutaj ukryty, z drugiej strony oprócz tego mam zwój. Kolejny zwój, jeszcze jeden zwój. Jeszcze jeden zwój, jeszcze jeden zwój. Strzała. No chyba tyle, tak? Chyba tyle. Tutaj mam tutaj ziele lecznicze, roślinę leczniczą. No i jeszcze jakieś roślinki lecznicze, tak? Niebieski bez roślinka lecznicza. No ale zbieraj to wszystko, Stefan. Roślina lecznicza. Tutaj słuchajcie, jakieś goblinki? Jakieś krytoszczura. 50 punkcików doświadczenia za niego udało mi się zdobyć. No i mięsko mogę z niego wyciągnąć. Gdzie jest Emek mapka? Czy mi się wydaje, że po drugiej stronie szybciej chyba dojdzie do tego czarnego trolla. Tu mam 3 gobliny, mam nadzieję, że na jedną szczałę mi pójdą, bo jak nie to będzie tragedia. Tak. No jest 40 punkcików doświadczenia za każdego goblina, mam tutaj od nich lagę. Mogę od nich wziąć lagę i czasami mają też jakieś roślinki albo ciemne grzyby. Tak więc szczerze mówiąc, no warto według mnie. Niczego tu nie znajdę. Jest ich sprawdzać. Mięso kopacza i ciemne grzyby sobie pozbieram. Zapiszę sobie. Okej, no idąc sam do przodu. Jest jaskinia, w której jest kolejny cieniostwór. No ale nie będę tam do niego szedł, ponieważ... No mam dosyć małą ilość tych szczał, nie wiem czy mi wystarczą. Ognista pokrzywa, no i kolejna ognista pokrzywa. Więc lecimy w stronę tego czarnego trolla. Mam nadzieję, że się z nim uporam. Ziele lecznicze. Leśna jagoda i leśna jagoda. Jeszcze jedna leśna jagoda. No i tyle, dobra. Sypiemy do przodu. Tam w oddali jakąś bestię będę miał, czy nie? Nie, jest tutaj cisza i spokój. Ogniste ziele, ziele lecznicze. No i jest tutaj cisza i spokój, nic ciekawego nie ma w sumie. To superacko. Miksturka. Skórzany mieszek. Miksturka. Długi miecz. Zwój. Miksturka. Miksturka. To są miksturki koloru niebieskiego. Czyli to będą domany, bo tutaj mam 3 kwarcyty. No, fajne miejsce. Tutaj mam 2 miksturki, albo nawet i 3 do życia, bo są koloru czerwonego. Ziele lecznicze. No i ziele lecznicze. Dobra, sypiemy do przodu. Tutaj na prawo mam kolejne roślinki. Z jednej strony chciałbym tutaj gałęzi wszystko zbierać, no ale z drugiej strony, kurczę, czasu nie mam na to. Ognista pokrzywa, ognista pokrzywa. Ziele lecznicze, ognista pokrzywa, ognista pokrzywa. Ognista pokrzywa. Roślina lecznicza. Roślina lecznicza. Ognista pokrzywa. Roślina lecznicza. Ognista pokrzywa. Roślina lecznicza. Jeszcze jedna ognista pokrzywa i jeszcze jedna roślina lecznicza. Dobra. Nie ma co brać się. No i niebieski bez. Też mam kolejny niebieski bez. U
Uwielbiam po prostu eksplorować w tej grze, to jest dla mnie silniejsze. Musicie mi wybaczyć. Wiem, że jestem z tego powodu niezbyt normalny, no ale dobra. Tutaj może coś ciekawego będzie. Nie ma tutaj nic ciekawego. Dobra, wracamy się. Tutaj mam niebieski bez. No i tutaj z tyłu będę miał jakieś fajne rzeczy. Fanty ukryte. Oczywiście oprócz tych wszystkich zajumiaszczych roślinek i wszystkiego. Mam tutaj kościotrupa. Skórzany mieszek. Kusza. Bełty do tej kuszy oczywiście, że które sobie wezmę i pozbieram. Przy tego jest woda. Kolejne bełty. Dobra, lecę do przodu. Tą kuszę tylko wam pokażę. Kusza obrażenia 90, wymaga siły 60. Superacka jest. Roślina lecznicza. Korzeń leczniczy. Roślina lecznicza. Przejdę sobie teraz po tym mostku. Niebieski bez. Niebieski bez. No, roślina lecznicza. Strasznie dużo jest tutaj tych roślinek i wszystkiego. No, ziele lecznicze. Ziele lecznicze, ognista pokrzywa. Tutaj mam panną bestię. No i tutaj mam dwie drogi, na prawo albo na lewo. Na prawo idzie się do ruin, a do przodu jak pójdę, no to tam mam drogę do czarnego trolla. Więc ten odcinek będę się podzielić na dwie części. Nie ma co kombinować. Niebieski bez, ognista pokrzywa. Tutaj mam dwa krwiopice. Jakąś roślinkę tutaj, niebieski bez. Chodź tu krwiopicu do mnie. 40 punkcików do doświadczenia, roślina lecznicza. Skrzydła, no i żądła się zawsze przydadzą. Kolejna kamienna tablica. Miód, no i skrzyneczka. Ktoś tutaj bogaty przechodził, skrzyneczkę zostawił. Tutaj mamy ścierwojada. Na szczały już idą te ścierwojady superacką. No, już niedaleko. 500 niecałych punkcików doświadczenia potrzebuję, żeby zdobyć nowy poziom. Tutaj mam ciemne grzyby i mięsa. Kopacza sobie pozbieram. Za drzewem już nic nie mam. Już te kolejne dwa ścierwojady. Ja się do tej dziwnej piramidy kiedyś wybiorę. Na pewno się tam wybiorę. Nie w tym odcinku. Niebieski bez, niebieski bez. No i tutaj jeszcze mam roślinkę leczniczą, którą przegapiłem. Ziele lecznicze znaczy się. No i tutaj już mam wyjście na górę. Niebieski bez. Niebieski bez. No i co my tutaj mamy? Ścierwojada. No i po ścierwojedzie. Wezmę sobie od niego mięsko, przy tym mam tutaj roślinkę. Więc ja ten teren też kiedyś będę jeszcze zwiedzał. Na szybko chcę sobie to jak najszybciej wziąć, no i przelecieć.
Tam mam polną bestię. Znaczy się ścierwojada. Jakiś krwiopijca w oddali sobie lata. Sobie też życie, czy jakoś wziąć, no i napełnić esencja leczenia. Jedną sobie wypiję, bo już dużo ich mam. No i z jednej strony chciałbym stracić tutaj troszeczkę czasu na zbieranie tych roślinek, a z drugiej strony nie za bardzo mam tego czasu zbyt dużo. No i pokonałbym sobie też te wszystkie tutaj zwierzaki. Jest nareszcie kolejny poziom. Wyciągnę z nich sobie ten żądła, no i jak to się nazywa, no i skrzydełka. W tym momencie mam poziom 9, ta 14 punkcików do nauki. Topielca tam mam, no topielca jeszcze się rzucać nie będę, jestem za słaby chyba. No ale zrobię taki odcinek, w którym sobie będę chodził po całej mapie, zabijał wszystkie potworki. Najpierw potrzebuję tutaj zadań jak najszybciej, znaczy jak najszybciej. Chciałem sobie najpierw wszystkie zadania tutaj porobić. Roślina lecznicza. No ja w tym momencie tutaj zadań, odcinek zakończę, żeby nie był on za długi. W tym momencie mam poziom 9, 22 550 punkcików doświadczenia. Na poziom 10 potrzebuję 27 500 punkcików doświadczenia. No i w następnym odcinku tutaj pokonam tego czarnego trolla, porozmawiam z tą to postacią. No i postaram się zrobić tutaj zadanie i dla Tekili, i dla Segity. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie ciepło, no i pa, pa.